Pokój i dobro. Witam wszystkich na 76. spotkaniu z cyklu Głos Biura Promocji Kultu Męczenników z Parekoto. Dzisiaj mamy 13 lutego 2022 roku i znajdujemy się w Anglii w deszczowej atmosferze w miejscowości Leeds w parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej i świętego Stanisława Koski. Dzisiaj w tej parafii przeżywamy dwie uroczystości. Pierwsza to przekazanie relikwii pierwszego stopnia pierwszych polskich misjonarzy męczenników błogosławionego Michała Tomaszka i błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego, a drugie to nadanie dla wspólnoty wieczernik trwającej przy tej parafii patronatu błogosławionych męczenników z Parekoto. Zapraszam wszystkich do obejrzenia relacji z tych wydarzeń. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Z
Zanim rozpoczniemy sprawowanie Najświętszej Liturgii, chciałbym dokonać uroczystego aktu wprowadzenia relikwii błogosławionych męczenników z Pariaboru do tutejszej parafii. Pozwólcie, że w tej sprawie odczytam dekret, jaki wydał ojciec prowincjał. Prowincjał prowincji świętego Antoniego Paderskiego i błogosławionego Jakuba Strzemię, zakonu braci mniejszych konwentualnych, braciszkanów w Polsce, niniejszym przekazuje relikwie pierwszego stopnia błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego i błogosławionego Michała Tomaszka oraz certyfikat postulatora generalnego zakonu do parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej i świętego Stanisława Polski w Leeds, Wielkiej Brytanii. Tu mamy dekret ojca prowincjała, certyfikat postulatora generalnego osobno dla każdego z męczenników. Drugim powodem, dla którego przyjechaliśmy tutaj, przywożąc relikwie naszych męczenników, jest prośba wspólnoty wieczernych działającej przy tej parafii, by błogosławieni nasi bracia zostali patronami właśnie tej wspólnoty. Prowincja prowincji świętego Antoniego, błogosławionego Jakuba Strzemię, zakonu braci mniejszych konwentualnych franciszkanów w Polsce, mniejszym nadaje patrona błogosławionego Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego dla wspólnoty wieczernej przy parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej i Stanisława Kostki w Leeds, Wielkiej Brytanii. Podpisane ojciec Marian Gołąb, prowincja Kraków, 13 lutego 2022 roku. I dlatego mi będzie wolno jeszcze raz podziękować ojcze Jarosławie, bracie Janie za waszą obecność. Oni tutaj zostaną z nami. Przyjechało was czterech, jak mówi brat Jan, dwóch odjedzie, szczęśliwej peregrynacji w innych. Dziękujemy serdecznie i prosimy o błogosławieństwo. Dlaczego wspólnota Wieczernik obrała sobie patronat pierwszych polskich misjonarzy męczenników? O to zapytałem lidera tej wspólnoty, pana Marcina Zajączka. Od samego początku naszej wspólnoty właśnie zastanawialiśmy się i wiedzieliśmy, że musimy obrać patronów. Także szukaliśmy i modliliśmy też o takich patronów. Szukaliśmy tutaj z miejsca, gdzieś z Leeds, z Yorkshire, ale nie byliśmy do końca pewni. I pewnego właśnie razu na sesji Szkoły Maryi w Londynie podszedł do nas właśnie jeden z posługujących z Krakowa i właśnie mówi, że jak szukamy patronów, to żebyśmy sobie właśnie wzięli błogosławionych Michała i Zbigniewa. No i wtedy się zainteresowaliśmy właśnie tymi osobami, tymi męczennikami. Zaczęliśmy jakby zbierać wiedzę, no i bardzo, bardzo nam właśnie te dwie osoby i ich poświęcenie i ta miłość wielka do bliźniego nam przypadła do gustu, więc przywieźliśmy do Leeds, podzieliliśmy się we wspólnocie, no i tak w sumie jednogłośnie stwierdziliśmy, że to będą nasi patroni. No a później już powoli, lawinowo, że tak powiem, i w modlitwie, i w działaniu, aż doszło do tego, że teraz właśnie mieliśmy przyjęcie oficjalne relikwii. No i oczywiście też z tego, co wiem, to jesteśmy pierwszą wspólnotą, która też oficjalnie przyjęła patronat właśnie błogosławionego Michała i Zbigniewa jako właśnie patronów wspólnoty. Więc jest to dla nas naprawdę ogromne błogosławieństwo i taka łaska, że mamy takich
wspaniałych błogosławionych, prawie że świętych, i którzy mogą przewodniczyć duchowo naszej wspólnocie i których możemy mieć też za wzór. No i zapraszam serdecznie oczywiście na rekolekcje Szkoły Maryi, nie tylko tutaj w Lidz, które się odbywają co 3 miesiące, ale zachęcam, żeby obejrzeć się właśnie, zerknąć na stronę www.szkołamaryi i tam w różnych miejscach w Polsce i nie tylko, oczywiście w Anglii, w Stanach i w różnych innych krajach są właśnie sesje Szkoły Maryi, gdzie można właśnie zgłębiać Pana Boga i uczyć się właśnie, jak naśladować Chrystusa. Także polecam serdecznie, z tego właśnie u nas się narodziła i wspólnota. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich z modlitwą nasza wspólnota Wieczernik. I to już wszystko w tym spotkaniu. Zapraszam na następne. Zapraszam do odwiedzenia stron internetowych poświęconych męczennikom. Linki znajdziecie na końcu tego filmu. Zapraszam do subskrypcji kanału Michał i Zbigniew. Dzięki temu będziecie mogli na bieżąco otrzymywać informacje o wszelkich nowych materiałach pojawiających się na tym kanale. Niech bracia męczennicy wypraszają wam wszystkich potrzebne łaski. Szczęść Boże!